Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Agnieszka Lichnerowicz, jestem dziennikarką i będę miała przyjemność spędzić z Państwem najbliższych kilkadziesiąt minut, ale przede wszystkim poprowadzić dzisiejszą debatę poświęconą dziedzictwu, to znaczy jest to debata, która jest częścią cyklu debat, a które z kolei towarzyszą czy wzbogacają Galerię Dziedzictwo, która jest w Muzeum Historii Żydów Polskich i jest poświęcona pragmatykom i wizjonerom polskim Żydom i ich dziedzictwu. Właśnie celem projektu jest przypomnienie sylwetek 9 bohaterów właśnie tej galerii, a my dziś będziemy przypominać, rozmawiać Józefa Rotblata. I od razu z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu gości, doktor habilitowana Joanna Roszak. Dobry wieczór. Dobry. Doktor profesor Roszak jest poetką, profesorką, profesorem z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. I jeszcze podkreślę może w kontekście szczególnie naszej debaty, jest współfundatorką Fundacji Józefa Rotblata i również chyba warto zaznaczyć w kontekście tego naszego dzisiejszego spotkania, zajmuje się edukacją na rzecz pokoju i Józef Rotblat jest ważnym bohaterem tej działalności. Jest też z nami dziennikarz Marek Burlikowski. Dobry wieczór. Marek Burlikowski jest autorem między innymi, ale wymienię właśnie tę książkę w kontekście naszej debaty, biografii, reportażu biograficznego noblista z Nowolipek, Józefa Rotblata, Wojna o pokój. I pozwolę sobie Państwu zaproponować Państwu, byśmy pierwszą część debaty, jakąś pierwszą godzinę, porozmawiali w gronie właśnie naszym z profesor Roszak i z Markiem Górlikowskim. Państwo cały czas możecie pisać komentarze, jeżeli na bieżąco coś Was szczególnie zainteresuje, dzielić się komentarzami, pisać pytania. Ja w miarę możliwości będę starała się w trakcie debaty już jakoś je uwzględniać, ale jeżeli to się nie uda, to na pewno w tej drugiej części tego naszego dzisiejszego spotkania będzie właśnie czas na kontakt z Państwem, na Wasze pytania i na Wasze komentarze. Dziś wydaje mi się bohaterem tego naszego wieczoru jest człowiek nadzwyczajny i niezwykły z tej perspektywy, że po prostu miał bardzo długie, bogate życie. Można, myślę, kilka by filmów albo na pewno porządny serial o nim nakręcić i dlatego myślę, że będziemy dziś nie tylko o nim opowiadać, ale też o tym, dlaczego tego serialu nie ma, to znaczy o naszej pamięci o nim, o tym właśnie, jak go moglibyśmy pamiętać, co w jego życiu byłoby dla nas dziś szczególnie ważne i szczególnie inspirujące. Joanna Roszak powiedziała, że chwilę rozmawialiśmy przed spotkaniem, że gdyby przedstawić Józefa Roszaka właśnie jako Józefa Rotblata, jako fizyka i działacza na rzecz pokoju, to być może rzeczywiście to nie przykułoby jakiejś szerokiej uwagi, ale przecież był to człowiek, który był uczestnikiem projektu Manhattan i z tego projektu wyszedł, zrezygnował z uczestnictwa w tym spektakularnym wydarzeniu, a był też założycielem jednego z największych ruchów pokojowych na świecie i z tego też powodu ten ruch i właśnie Rotblat byli laureatami Pokojowej Nagrody Nobla w połowie lat 90., w 95. roku. Więc może pozwoliłabym sobie na początek zapytać Was, zwrócę się do Joanny Roszak, co Ciebie zaciekawiło, w każdym razie na początku zafascynowało w Rotblacie, no, że postanowiłaś lepiej go poznać, że już tak wiele lat gdzieś jego historia towarzyszy Ci w życiu i też w Twojej działalności edukacyjnej, zawodowej. I czy jakoś to rozumienie Rotblata, to zaciekawienie nim ewoluowało przez te wszystkie lata? Mm-hmm. Myślę, że początkiem było zaintrygowanie faktem, że jednak jako osoba interesująca się polskimi Żydami i tym dziedzictwem, gdy usłyszałam o Józefie Rotblacie, miałam tylko jedno skojarzenie z Ludkiem Rotblatem, o którym czytałam wielokrotnie w książce Hanny Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem.
I był to właściwie jedyny trop, więc byłam bardzo zdziwiona faktem, że tyle czasu spędzam z fizykiem jako polonistka i myślę, że taką rzeczniczką porozumienia mojego z Józefem Rotblatem na samym początku była jego żona, Tola Rotblat, o której wiedziałam, że jest polonistką, więc jak się później okazało, pisała co prawda językoznawczą pracę magisterską u profesora Witolda Duruszewskiego na Uniwersytecie Warszawskim o Mazurzeniu, ale na tych połaciach białych plam, niewiedzy mojej fizycznej i tych pustych plam związanych z polskimi wątkami biografii Rotblata, no Tola była jedynym, co znałam. Więc taki był punkt wyjścia. Najpierw Rotblat, później tło, później Pola, później znów Rotblat i później znów tło, bo nie ukrywam, że kiedy zaczęłam pisać książkę biograficzną o nim, to zostałam przy Rotblacie, dlatego że ujęło mnie, że tak bardzo chciał zmieniać świat i chciał być tą zmianą, której pragnął w świecie. To po pierwsze, ale po drugie pomyślałam sobie, że to jest i pewnie, no, nie chcę mówić za Marka, ale jestem ciekawa, czy właściwie podobnie dowiedziałeś. Okazało się, że to, co można powiedzieć, rekonstruując historię jego rodziny, która przetrwała w getcie, uciekła z niego w ostatnim możliwym momencie do Otwocka, pozwala też wydłużyć tę listę osób, które miały zostać wymazane, a o których możemy pamiętać. Więc może na koniec tej takiej rozgwiazdowej odpowiedzi powiedziałabym, że chyba chodziło mi o pamięć i takie zdanie, które bardzo długo we mnie pracowało, a powiedziała siostrzenica Rotblata, Halina Sand, córka jego najstarszej siostry Ewy, o chłopcu z getta, który nie przeżył. Powiedziała: nigdy go nie zapomnę, nikt inny nie będzie go pamiętać. I pomyślałam sobie, że gdybym nie zainteresowała się Rotblatem, no to rzeczywiście nie wiedzielibyśmy nic o tym chłopcu, więc cieszę się, że pozwolił nam wydłużać tę listę osób z getta, których nie zapomnimy. Bardzo Ci dziękuję. Od razu wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam, którzy już widzę, piszą i biorą udział w tej naszej dyskusji i rzeczywiście też niektórzy przyznają, że o Rotblacie mało wiedzą albo nawet nie słyszeli, więc Marku, co spowodowało, że Ty się na tyle zainteresowałeś jego życiem, jego historią, że napisałeś książkę. Znaczy, w moim wypadku sytuacja zaczęła się od wywiadu z Ryszardem Horowicem, znanym fotografikiem. Ja z nim robiłem wywiad w Nowym Jorku i jednocześnie redaktor Znaku, Daniel Lis, przygotowywał książkę taką autobiograficzną o Horowicu i pytał mnie o ten wywiad i przy okazji tej rozmowy właśnie Horowic powiedział mu, czy zna kogoś takiego jak Rotblat, on nie znał, no i a wiedział, że mieszka akurat jakiś taki osobisty los sprowadził mnie do Londynu, więc mieszkałem w Londynie przez 2 lata, no i Daniel zapytał mnie, poprosił, czy bym nie sprawdził, czy Polonia ta angielska w Londynie coś wie o Rotblacie, bo może by coś z tego wyszło ciekawego. No i ja też nic nie wiedziałem o nim. Zacząłem trochę sprawdzać, no i się okazało, że ta Polonia nie za dużo wie o nim, jakby też polscy Żydzi, którzy tam mieszkali, coś słyszeli, już trochę więcej, ale no to był rok 2014, czyli Rotblat nie żył już od 2009 lat, ale też to jakby mnie zdziwiło. Zdziwiło mnie, że ja o kimś takim nic nie wiem. Zdziwiło mnie, że nikt, może złe słowo, ale mało kto w Polsce o nim wie, a jeszcze bardziej mnie zdziwiło, że w Londynie też mało kto o nim wie i pamięta, więc
No jako dziennikarz myślałem sobie, że to, że ta niepamięć właśnie jest bardzo no, frapująca i im zacząłem wgłębiać się w temat, to tak jak się zgadzam z Janą, że to jest taki temat, że wchodzisz w to i zaczynasz poznawać jego rodzinę i zaczynasz poznawać losy tej rodziny. No i tak jak ty powiedziałaś, to rzeczywiście jest temat na film czy na serial, bo tam się splatają losy wielu ludzi, właściwie taka wojna, taka esencja wojny, tego co się działo. Trudno mi sobie kogoś porównać, kogo losy jego rodziny jakby opisywały, jak straszna i bezsensowna jest wojna. No i zacząłem pisać tą książkę. No dlatego właśnie się nim zainteresowałem. No i takie było, wciągnęło mnie taki narkotyk, że teraz nowe fakty poznawałem w tych archiwach, znalazłem te, czy tam były te notesy przedwojenne, gdzie Rotblat zapisywał, jakie kupował gazety, więc jakby też ta Warszawa przedwojenna, którą można zobaczyć w tych wytartych w jego marynarce notesach, które tam są gdzieś w jakimś kartonie, leżą w Cambridge. Tak naprawdę to przydałoby się sprowadzić do Polski, bo jest tam właściwie cała historia przedwojennego warszawiaka, inteligenta, jego żony w tych notesach. No i to wszystko jakoś tak, no, po prostu nie mogłem nie napisać tej książki, no bo to już byłem za bardzo zafascynowany. No taka jest odpowiedź. Myślę, że wy szczególnie, ale przyznam, że ja też również dzięki wam no, od kilku co najmniej lat staram się śledzić, czytać też to, co piszecie, czy czym się zajmujecie i można by godzinami rozmawiać, więc żeby jednak go jeszcze trochę przybliżyć widzom i słuchaczom, którzy mniej wiedzą o Rotblacie, ale zrobić to w krótkim czasie, pomyślałam, że może byśmy go przedstawili poprzez jego... To, co go kształtowało, ukształtowało, czyli ludzie, przyjaciele, autorytety, wydarzenia, doświadczenia, jego inspiracje. Po prostu subiektywnie, gdybyście wskazali te doświadczenia i autorytety, czy to właśnie z tego, nazwijmy to, okresu warszawskiego, czyli dorastania, edukacji, miłości tutaj w Warszawie do wojny, czy z tego brytyjsko-amerykańsko-naukowego, czyli kiedy rozwijał się jako fizyk, wybitny fizyk, czy z tego, nazwijmy to, politycznego, zimnowojennego, w którym no właśnie zaangażował się w dialog naukowców, czy próbę dialogu naukowców ponad tą żelazną kurtyną. Joanna, co ty byś wskazała? Ja wiem, że tu wybierać jest, ale co wydaje ci się, no nie wiem, kto albo co szczególnie na niego wpłynęło? Myślę, że na pewno rodzina, która była z jednej strony religijna, ale jak on sam powiedział w jednym z wywiadów, nie fanatycznie religijna. Rodzice mówili zasadniczo widzisz w polskim z akcentem, mieli swojego żydowskiego księgarza, żydowskiego piekarza i tak dalej. Więc to z kolei znów siostrzenica Rotblata wspominała gdzieś, że nie musieli lepiej mówić po polsku. Ważne jest to, że Zalman Rotblat, taki buchający dymem, bardzo dużo palił, zmarł w 1935 roku, odstawiał papierosy na szabat i wtedy też oddawał się pracy społecznikowskiej i ten duch chyba się udzielił Rotblatowi, myślę teraz o Józefie, najpierw w domu. Jego relacje z rodzeństwem na pewno, niewątpliwie z Ewą, przy której się uczył, no nie wiem czy wierzyć w tej anegdocie, ale jest ładna i dość przekonująca. Kiedy Ewa uczyła się matematyki, to młodszy brat pod stołem rozwiązywał z nią zadania, bardzo często był szybszy. Więc na pewno tęsknota za edukacją, która nie była mu dana tak szeroko i tak głęboko, jakby chciał, z bardzo wielu względów.
Ponadto myślę, że lektury czytał do końca życia i będąc w szpitalu poznawał Harry'ego Pottera, żeby wiedzieć, co interesuje młodych, a w czasach, o których teraz myślę i o które ty chyba pytasz, bo pytanie brzmi tego, co kształtowało. No, poznawał Sienkiewicza, poznawał Werna, bardzo wiele czytał fantastyki naukowej, między innymi trylogię księżycową Jerzego Żuławskiego i w jednej z audycji w radiu BBC powiedział, że to właśnie te książki otwierały mu oczy na fakt, że nauka może naprawiać świat. I może jeszcze dwa elementy bym wymieniła, przychodzą mi teraz do głowy. Bieda. Ta rodzina, która początkowo była naprawdę świetnie sytuowana, mieli swoje konie, tata prowadził firmę transportową, sprowadzał papier między innymi z Finlandii. Kiedy zaczęła się pierwsza wojna światowa, straciła właściwie wszystko i w Rotblacie pozostała wielka niechęć do ziemniaków, które rzeczywiście, jak w znanej piosence Widzisz, jadł codziennie od poniedziałku do niedzieli, miał do nich stanowczy uraz. Jack Harris, jego współpracownik z Fagłoszu, o którym pewnie za chwilę też porozmawiamy, wspominał, kiedy w bardzo eleganckim klubie Ateneum w Londynie postawiono przy Józefie Rotblacie wazę z ziemniakami, to ją odsunął. Tak głęboka była niechęć. Więc bieda, a ostatnie, i to jest dopiero jasna postać i warto ją tutaj wysunąć też na chwilę na pierwszy plan. Myślę o jego mentorze, chyba tak go można nazwać, o jednym z ukochanych uczniów Marii Skłodowskiej-Curie, o profesorze Ludwiku Wittgensteinie, który także urodził się w Warszawie w 1887 roku, studiował w Paryżu na Sorbonie, tam przygotował doktorat, a później Skłodowska-Curie wysłała go do Warszawy. I między innymi w Wolnej Wszechnicy Polskiej, o której też pewnie warto by powiedzieć, ale nie chcę już wchodzić w ten wątek, prowadził zakład fizyki atomowej, pracował także w Towarzystwie Naukowym Warszawskim i Rotblat właściwie swojej wdzięczności dla Wittgensteina i podziwu dla profesora chyba nie utracił do swoich ostatnich dni. Napisał gdzieś, że to było błogosławieństwo mieć takiego nauczyciela, którego można szanować i jako badacza, i jako pedagoga, i jako człowieka. I może, żeby postawić wreszcie kropkę w tej wypowiedzi, to jeszcze taki rysunek związany z ostatnimi dniami Wittgensteina, który stracił życie w Budapeszcie. I Rotblat też wielokrotnie podkreślał, w jakich okolicznościach. W schronie, kiedy byli już prawie bezpieczni, 45 rok, jeśli dobrze pamiętam, styczeń, wyszedł po chleb dla osoby, której nie znał. To była obca, to nie był ktoś bliski mu. Dla chorej osoby, która rzeczywiście musiała coś zjeść, żeby przeżyć i stąpnął na minę. To chyba tyle. Jestem ciekawa, co. Właśnie, Marku, a to, co byś wskazał, tak, no jakieś takie najważniejsze osoby, wydarzenia w jego życiu. Trudno mi tu coś jeszcze dodać, ale może powiem, że ja tak myślę o nim, o Rotblacie, że on miał. Szukał też jakby takiego. W wyniku ważnym był jakiś coś w rodzaju mistrza czy autorytetu, bo mógł w życiu wymienić właśnie, już Joanna wymieniła Ludwika Wittgensteina, to naprawdę to jest jakby podstawowa jakby chyba osoba w jego życiu. No też dużo mówić, no trochę mu poprawił ocenę po egzaminie, dzięki temu Robert się dostał właśnie do tej Szkolnicy Polskiej. No i potem, więc to był taki pierwszy mistrz, jego ukochany rzeczywiście. Potem dzięki Wittgensteinowi spotyka Chadwicka, odkrywcę neutronu, więc to też jest ktoś taki, kto go jakoś tam kształtuje, myślę tak, i pomaga w jego karierze. No i potem jest jeden z największych historii filozofii angielskiej, filozofów i matematyków, no Bertrand Russell, tak, który
No i przede wszystkim człowiek, który przez całe życie walczy o pokój i trafił dwa razy za to za kraty, pierwszy raz w wieku 19 lat, jak odmawia brania udziału w pierwszej wojnie światowej w wojsku, a drugi raz w latach 60. Już jako staruszek prosto z manifestacji. Więc te trzy postacie są na pewno jakby Herbert lgnął do takich ludzi i myślę, że sam też jakby to promieniowało, ta ich wiedza, on też sam chciał być mistrzem dla kogoś innego, tak jego współpracownicy z Pagoszka. Tak go chyba trochę traktowali, jak o nim opowiadają, to właśnie o kimś takim. No i oczywiście, no tak, to już Anna, ja nie będę tego powtarzał, ta bieda i to doświadczenie wojny, dwóch wojen. Myślałam, że wskażecie na śmierć ukochanej w drugiej wojnie. Doświadczenie osobiste, chociaż ja tutaj zawsze uważam, że trzeba podkreślić, że tak naprawdę samemu Józefowi Arbutowi nikt nigdy nie groził śmiercią, tak? A jego najbliższej rodzinie tak, i on to mógł usłyszeć, no i stracił żonę, więc jakby myślę, że ta nienawiść do wojny jego i taka po prostu świadomość, której aż dziwne, że nie wszyscy mają tą świadomość, że to jest chyba jedna z najbardziej bezsensownych i tragicznych rzeczy, jaką człowiek wymyślił, te zabijanie się wzajemne z powodu granic czy zemsty, no, czy innych. Każda z tych przyczyn jedna jest głupsza od drugiej. No. Jakby Robert to wiedział, tak? Więc myślę, że ta świadomość głupoty, jaką jest wojna, no do samego końca to było dla niego najważniejsze, tak? Żeby uświadomić to też ludziom. To ja tylko dla mnie zorientowanych widzów dodam, że Pagłosz to jest oczywiście, jeszcze nie wprowadziliśmy, nazwa tego wielkiego ruchu pokojowego, z którym dostał pokojowego Nobla. No i był podpisał razem właśnie z Bertrandem Russellem i Albertem Einsteinem ten słynny manifest Russella i Einsteina, naukowców właśnie na rzecz pokoju. To może, bo myślałam, że właśnie poza tym, co wymieniliście, ale no nie pojawił się tu jeszcze projekt Manhattan, ten chyba, który tak dla tych, którzy go poznają, no wydaje się takim najbardziej spektakularnym momentem w jego życiu. Mówimy czasem, no, że był tym, który zaangażowawszy się w ten projekt początkowo, z projektu wyszedł. Często mówi się, że z powodów etycznych, że właśnie z tych przekonań pacyfistycznych, kiedy zorientował się, no właśnie, że jednak już zniszczenie tego egzystencjalnego zagrożenia, jakim był Hitler i nazizm, no właśnie niekoniecznie już wymaga potrzeby tej bomby atomowej, no to, że sens jej budowania jest tylko taki, że może doprowadzić do większego zagrożenia na świecie. Pozwoliłam sobie teraz najpierw zwrócić się do Marka Gulikowskiego, dlatego że ty w swojej książce trochę rozprawiasz się, dekonstruujesz tę historię, więc jak byś to podsumował? To jego doświadczenie bycia w Manhattanie i ewentualne wyjście, bo ja jakoś miałam poczucie, że to było bardzo ważne, bo to też jest oczywiście opowieść o jego poczuciu pewnej obcości, o tym, że właśnie trochę był inny, znaczy zawsze odkąd wyjechał z Warszawy i też takie konsekwencji politycznych tej sytuacji, która była związana z wojną i tak dalej. Ja rzeczywiście, nie wiem, ci, którzy się interesują Rotblatem, mogą, tutaj należy polecić, przypomnieć ludziom, którzy o nim nic nie wiedzą, że właśnie można Rotblata zobaczyć i posłuchać, tak? Cały czas w internecie są z nim wywiady i w naszych książkach tam podajemy, jak to zrobić. Zresztą nie jest trudne. Ja rzeczywiście piszę w tej książce, że należy posłuchać Blata już z tej perspektywy znanego działacza pokojowego, gdzie on swoją osobą daje przykład innym, że nie należy
Żołkowiec nie powinien brać udziału w czymś takim jak budowa broni. I on jakby swoim przykładem pokazuje, że odszedł z tego, tak. Z drugiej strony mówi szczerze, że na początku przystąpił do tego, ponieważ tak jak ci, którzy budowali, znaczy krótko mówiąc, ludzie tam, którzy się zaangażowali, Manhattan Project uważali, że trzeba zbudować bomby, żeby jej nie użyć, tak? Żeby Hitler jej nie użył, to alianci muszą być pierwsi. Tak w dużym skrócie to mówię, bo różnie ludzie to argumentowali. No i tylko, że i Rothbard jest tak, sam o sobie mówi, że był pierwszym naukowcem, jedynym w historii, który ze względów etycznych odszedł z Manhattan Project, ale ja na przykład uważam, że też trzeba napisać i przypomnieć, że Lise Meitner, która właściwie powinna dostać Nobla za rozszczepienie, ale nie dostała, ona w ogóle poproszona o udział w Manhattan Project odmówiła od początku, że nie chce brać, uważa, że to jest nieetyczne. Również Max Born odmówił, czy Felix Bloch, jeszcze zanim Rothbard zaczął pracować, też zrezygnował. Także ja napisałem tylko, że on nie był jedyny, tak, ale czy to jakby niewiele nie zmienia, bo jednak to było trudne zrezygnować, ale też no, wchodziły tam, nie chciałem tego ukrywać, że kończyła się mu wiza amerykańska w polskim paszporcie, którą by mu Amerykanie nie przedłużyli w Los Alamos, ponieważ podejrzewali go o szpiegostwo, co było nieprawdą. No i śledzono go, są raporty właśnie FBI o tym, jak no do końca lat 50. albo do 60. No, był osobą podejrzaną. Zresztą Józef Rothbard był jedyną osobą z paszportem polskim, który pracował w Manhattan, był tam oczywiście też Stanisław Ulam, ale on już miał obywatelstwo amerykańskie. No i tutaj akurat Rothbard ma rację w tym wywiadzie, który mówi, że był kimś różniącym się od innych, a taka osoba zawsze wzbudza podejrzenia. No, uważam, że tam było wiele czynników, dla których on musiał zrezygnować. Nie tylko te etyczne, również osobiste, również udało się mi jeszcze porozmawiać z Elsef Grant, taką przyjaciółką Rothblata, który on pomagał, była osobą niedosłyszącą, jako jeszcze elektryk z Warszawy założył jej takie specjalne urządzenie w domu, gdy ktoś otwierał drzwi, ona tego nie słyszała, ale wtedy się zapalało światło. No i właśnie Elsef Grant wskazuje na to, że Rothblat się po prostu źle czuł, bo był ten Manhattan Project, był to teren zamknięty. Już nie pamiętam kto, ale któryś z naukowców powiedział, że w takim żarcie, że to był taki obóz koncentracyjny dla noblistów. Po prostu oni byli pod ścisłą kontrolą. No więc tam były różne czynniki. Dlatego tak opisałem to w książce, co wydaje mi się, żeby to jakoś umniejszało te etyczne argumenty Rothblata, ale uważam, że nie były one jedyne. Ja od razu przepraszam za niedopatrzenie, bo oczywiście nie padła tutaj, a powinna paść, musi tytuł z kolei tej biografii, której autorką jest Joanna Roszak, Żuraw z origami. No a jak ty byś podsumowała, to znaczy nie chodźmy o jakąś konstrukcję albo dekonstrukcję mitu czy opowieści, ale nie wiem, jak nawet opowiadasz w szkole, to dlaczego Rothblat wyszedł z projektu Manhattan? Ja muszę powiedzieć, że po latach bardziej krytycznie o tym myślę i podobnie jak Marek, więc trochę ci zazdroszczę tego szybszego, krytycznego myślenia. Może dopowiedziałabym tak. Równie interesujące jest dlaczego i chyba bardziej skomplikowane, dlaczego po 8 miesiącach, bo też powiedzmy sobie, że to jest aż, ale z drugiej strony zaledwie 8 miesięcy, on trafia do Los Alamos w lutym 1944 roku i wyjeżdża stamtąd 8 grudnia 1944.
No i teraz jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że w sierpniu, jak się domyślamy, dowiaduje się z radia BBC, którego słuchał z Nilsem Borem, bo się zaprzyjaźnili i ten miał radioodbiornik o powstaniu warszawskim, więc jego wyobraźnia oczywiście pracuje i zastanawia się, co się stało z jego rodziną, co się stało z jego żoną. Musiało to odgrywać rolę. Ponadto, kiedy znów zadaję sobie pytanie, dlaczego Józef Rodblat przystąpił do tego projektu, no to oczywistą sprawą jest to, że rzeczywiście myślano o tym, by powstrzymać nazistowskie Niemcy przed budową bomby. I faktem jest, że jeżeli ktoś nie pracował w Los Alamos z tych najbardziej prominentnych naukowców w dziedzinie fizyki, to znaczy, że pracował albo nad bombą w Niemczech, albo z Rosjanami. I była jeszcze ta mała grupa, tutaj pojawiła się Liza Meitner. Ona była kobietą, więc też jej punkt startowy był niestety zupełnie inny i tak zgadzam się, że to była kandydatka na Nobla. Gdyby żyła w innych czasach, być może by jej się zdarzył. Więc wydaje mi się, że Rotblat pojechał z takich względów, ale także dlatego, że miał możliwość pracować z tymi, których teksty czytał. Po prostu miał możliwość być wśród tej grupy, jak o nich, no, tutaj już Marek mówił o tym obozie koncentracyjnym dla naukowców, ale z drugiej strony rzućmy trochę inne światło. Oni momentami się tam naprawdę świetnie bawili. Jeden z fizyków prosił swoją żonę, żeby listy wysyłała mu podarki. Więc odpowiednie służby nim je przekazały, musiały się bawić w takie epistolograficzne puzzle, żeby je poskładać, nim dotrą do adresata. Otoczono ich naprawdę wspaniałą opieką, więc postanowili i z tego żartować i zamówili sobie kiedyś krzesło fryzjerskie, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście każde ich życzenie będzie spełnione i zostało. I w tym akurat incydencie partycypował Józef Rotblat. Więc wyobrażam sobie, że ten nastrój nauki musiał być tam naprawdę niezwykły, a Rotblat kochał się uczyć. Tak, to może tyle. Ja tylko, bo pan Józef pisze, że bardzo się cieszy, że Rotblat jest przywołany, przypomniany. W latach 80. jako pracownik Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zajmował się między innymi działalnością naukową Józefa Rotblata w jego polskim okresie, głównie w pracowni radiologicznej TNW. Niestety wtedy niewiele było w Warszawie materiałów archiwalnych, tego dotyczących, ale trochę udało się im zgromadzić, tym bardziej słuchać z zainteresowaniem. Panie Józefie, jeżeli pan chciałby coś dorzucić do dyskusji albo miał jakieś pytania, to proszę albo oczywiście teraz już pisać, albo za jakieś, myślę, pewnie już mniej niż pół godziny z przyjemnością odpowiemy na państwa wszystkie pytania, bo oczywiście nie tylko pana Józefa, ale wydaje mi się, że jeszcze 2-3 wątki w takim ogólnym przedstawieniu, przywołaniu Rotblata warto właśnie przywołać, to znaczy przede wszystkim ruch Pagłosz. To jest, z mojej perspektywy to jest niezwykle ciekawe, bo ja cały czas nie mam go tak prosto zramowanego, więc może gdybym mogła Joanna ciebie poprosić i zapytać o no, pułapki i dziedzictwo tego ruchu, tak? Czyli jednak dialog naukowców ponad tą żelazną kurtyną. Nie ma co tego idealizować, obie strony, a szczególnie tamta, chciała tych naukowców, próbowała jakoś wykorzystywać, tam infiltrować, czy jak mogła, no, a oni właśnie, ich celem byłoby, naukowcy przysłużyli się pokojowi. Jakoś rozumiem, że nawet jak on na początku tutaj w latach 90. przyjeżdżał, to nie wszyscy byli pewni co do tego, jak to w zasadzie ocenić. Więc jak ty byś podsumowała to dziedzictwo albo te pułapki, to doświadczenie Pagłosza? Myślę, że kiedy 13 października 95 roku dziennikarze dowiedzieli się, że Józef Rotblat i, bo to był Nobel, tak, taki właśnie wspólny dla jednostki i jednocześnie dla organizacji i Pagłosz zostali laureatami, to musieli być skonsternowani, nie wszyscy, ale pewnie wielu z nich nie wiedziało, czym jest Pagłosz.
Sam Rotblat, kiedy usłyszał tę nazwę, to miał skojarzenie tylko z taką serią książek i filmów animowanych Ryana dla dzieci o XVIII-wiecznym bodaj piracie, który pływał na statku Czarna Świnia, no i tak się właśnie nazywał, Pugwash. Ten ruch otrzymał nazwę od miejscowości w Nowej Szkocji w Kanadzie, gdzie mieszkał multimilioner Cyrus Eaton i po ogłoszeniu wspomnianego już przez nas manifestu Russella Einsteina, podpisanego przez 11 ważnych postaci, samych mężczyzn, między innymi Einsteina, Russella, było tam też dwóch, no powiedzmy Polaków, Leopold Infeld i Józef Rotblat, zresztą łączyło ich także to, że byli jedyną parą bez Nobla wówczas, kiedy tę koincydencję zauważył Józef Rotblat w rozmowie z Russellem, to ten miał mu powiedzieć spokojnie, spokojnie, Nobla to ty jeszcze dostaniesz i okazało się to profetyczne. Zatem po ogłoszeniu tego manifestu w Londynie, a przybyło wówczas wielu dziennikarzy i Józef Rotblat był wówczas taką prawą ręką Bertranda Russella, który oczywiście nie czuł się tak swobodnie jak on w zagadnieniach związanych z fizyką. Dostali wiele propozycji organizacji spotkań, między innymi od Eatona i jego jedyny warunek brzmiał tak, by spotkania, przynajmniej pierwsze z nich, odbyło się właśnie tam i by, a on właściwie się zajmie i podróżą, i noclegiem, i wypełnieniem czasu naukowców. Do takiego spotkania doszło w 1957 roku i uczestniczyły w nim rzeczywiście postaci z dwóch stron żelaznej kurtyny. Ja myślę, że odpowiedź na pytanie o dziedzictwo Pugwash jest bardzo złożona, bo z jednej strony, kiedy ta organizacja otrzymała pokojową Nagrodę Nobla, to mówiono, że to już jest jej łabędzi śpiew. Z drugiej jednak nie można nie docenić wkładu Pugwashu w działania pokojowe związane z wojną sześciodniową, z położeniem kresu wojny w Wietnamie, z traktatami związanymi z rozbrojeniem. I może tylko postarałabym się, sama starałam się to sobie zrekonstruować, więc postarałabym się wytłumaczyć, dlaczego my jakoś tak nie wiemy więcej o Pugwashu. Być może dlatego, że uczestnicy są zapraszani ze względu na ich cechy osobiste i reprezentują sami siebie, więc zasadniczo nie stoją za nimi wtedy ich instytucje, przy których są afiliowani. Taką dobrą zasadą Pugwashu jest, że ludzie mają reprezentować różne poglądy i różne szerokości geograficzne. Jedyne zgromadzenie, z którym Pugwash otwarcie współpracuje, to jest ONZ. Jeśli chodzi o informowanie o tym, o czym się dyskutuje na zjazdach, a też powiedzmy sobie, że dwa z nich odbyły się w Polsce w latach 60. i w 80., to reguluje to zasada czatem. Zatem można powiedzieć ogólnie, co było przedmiotem rozmów, ale nie można poglądów przypisać do konkretnej osoby. I to wpływa na to, że o ile, tak myślę, rządy państw bardzo dobrze wiedzą, czym jest Pugwash, no to dziennikarze i tym samym my, którzy jesteśmy odbiorcami waszych, no bo reprezentujesz to środowisko komunikatów, mniej o Pugwashu wiemy. Ja byłam zaskoczona, przyznam, świadomością właśnie najpierw, że Rotblat Polak był noblistą, a potem w związku z czym? No dobrze, Marku, a ty co byś uzupełnił? Jak ty się odnosisz do tego, co wydaje ci się ważne, by zrozumieć to zaangażowanie Rotblata w ruch Pugwash albo sam Pugwash?
Znaczy, z Pogłoszem jest taki problem, że im nigdy nie zależało na sławie, tak? To była jedna z głównych zasad. No to, znaczy, żeby to komuś wytłumaczyć, to próbuję sobie przypomnieć jakąś taką największą wojnę, najbardziej taką krwawą dzisiaj. No dobra, może nie najbardziej krwawą, ale załóżmy, że w jakimś mieście w Polsce spotyka się ktoś związany, załóżmy, z talibami, ktoś związany z rządem USA. To są prywatne osoby i coś tam ustalają, tak? I tym osobom nie zależy na tym, żeby ktoś o tym wiedział, o czym rozmawiają, i nie zależy za bardzo na promocji, ponieważ Rothbard i Russell i w ogóle naukowcy doskonale wiedzieli, że to psuje jakby atmosferę takich rozmów. To się dzisiaj nam tak to łatwo może się czyta i mówi o tym spotkaniu, w którym właśnie Milana wspomniała, w miejscowości Pogłosz w 1957 roku, ale w czasie zimnej wojny to było coś w ogóle niebywałego, bo nie wiem, no parę lat po, nie wiem, po tym jak na krześle elektrycznym zmieniali właśnie Zembergowie, no to było po prostu szczyt wojny, zimnej wojny, i spotykają się naukowcy radzieccy, amerykańscy z tego świata w jakiejś jednej miejscowości. To zresztą do samego końca Pogłoszu było taką całą wokół tych wszystkich wywiadów czy polityków bardziej takich skierowanych na takie, na państwa narodowe. Torysi w Anglii nigdy nie uznawali Pogłosz, że Rothbard i Pogłosz to są pożyteczni idioci Związku Radzieckiego, tak? I no ale jakby oni byli ponad to. To jest dlatego myślę, że też nie ma w tym nic dziwnego, że my mało wiemy o Pogłoszu, bo te wszystkie rzeczy się działy w kulisach, właśnie w tych kuluarach. No, ale z kolei załóżmy Michał Gorbaczow szanował, tak, Pogłosz też w takim jednym z zjazdów, teraz nie pamiętam dokładnie roku, ale to było, wiem, że to było w Sopocie w latach 60. Henry Kissinger brał udział, tak, i chodził sobie tam po Dłubie czy po Sopocie też i razem z radzieckimi jakimiś naukowcami czy politykami, może nie politykami, nie właśnie, on wtedy jako taki naukowiec, doradca tam przyjechał. Także trudno się dziwić, że to nie miało jakiejś takiej takich konsekwencji, że wszyscy doskonale wiedzieli, co się w tym Pogłoszu dzieje. No ale jeśli mamy takich naukowców, którzy są obojętni na to, co się dzieje na świecie, i z kolei takich, którzy jednak próbują coś robić. Oczywiście, że to jest bardzo trudne, nie zawsze wszystko się udawało. Oni też zrobili kilka kontrowersyjnych rzeczy, jak ten słynny zjazd w sierpniu 1982 roku w Warszawie, jak w samym środku stanu wojennego, gdy do ludzi na ulicach to tam konferowali sobie, tak? Więc no to były takie rzeczy, które mogły budzić protest innych, ale Robert jakby, chyba myślę, że Russell jakoś właśnie go ukształtował w ten sposób, że trzeba znaleźć priorytety, tak? Priorytetem jest spokój ponad nawet te właśnie wewnątrz jakiegoś kraju czy narodu. No to jest niełatwa sprawa. Wiem, że to jest trudne czasami do zrozumienia, bo ja nawet mogę tutaj taką anegdotę przytoczyć, że jak ta książka moja wyszła, to jeden z dziennikarzy, nie będę miał nazwiska, po prostu była prośba od wydawnictwa, czy mógł prowadzić spotkania, albo tam czytać, czy recenzję napisać. Powiedział, że pamięta, jak Rothbard i Pogłosz się spotkali w czasie stanu wojennego w Warszawie, i nikt w życiu tej książki nie przeczyta i w ogóle nie chce mieć z tą postacią nic wspólnego, bo to uznał to za zdradę. No tak, ale to właśnie, ale ta osoba, nawet my nie wiemy, i tak naprawdę Pogłosz zrobił na tych rozmowach, którymi się nie chwalił. One mają taki zasięg ponad taką dalekosiężny, i
I też no, wiadomo, że tak jak dzisiaj rządzi promocja tak na świecie, więc oni właśnie byli wrogami promocji własnej działalności. To robić w sposób cichy. Tak mi się wydaje. No, jakoś częściowo myślę, też już odpowiedziałeś na to pytanie, które musi paść. Może to jest ten moment i połączyłabym go z pytaniem trochę o jego stosunek do Polski, pamięć o Polsce, emocje związane z Polską. No i w drugą stronę, czyli cały czas myślę nad naszą rozmową, wisi to pytanie o niepamięć, o człowieku, o tak spektakularnej biografii, tak? Znaczy nie dość, że w pewnym sensie atrakcyjnej we współczesnych czasach popkulturowych, tak, w których takie momenty w jego życiu powinny od razu złapać uwagę. No a z drugiej strony w naszym kraju, który tak z dumą lubi jakby przypisywać sobie wręcz zasługi pojedynczych obywateli, a jak tu siedzimy, to rozmawiamy o tym, jak trudno tę pamięć o nim przywrócić, więc no nie wiem, może Joanna, gdybyś mogła trochę opowiedzieć widzom, jak on o Polsce mówił, jak też trochę może, to jest zawsze takie pytanie, nie wiem, na ile sensowne jest jego zadanie, więc jakoś się odnieść, ale jak on tą swoją tożsamość definiował i żydowską, i polską. No i jak ty uważasz, jakie te główne powody też niepamięci o nim? Myślę, że Marek jeden wskazał, ale nie jedyny pewnie. Mhm. Ja może bym nawiązała do tego, co powiedział Marek. To jest tylko hipoteza i pewnie tak jak tu zoomujemy w trójkę, słyszeliśmy o niej, więc zdradźmy ją też Państwu. Są tacy, którzy uważają, ale rzecz jest niesprawdzona przeze mnie, może ty Marek wiesz więcej. Są tacy, którzy uważają, że Rotblatowi tak bardzo zależało i tak bardzo parł do tego, żeby w latach 80. właśnie w tym 82. zorganizować spotkanie Pagłoszu w Warszawie, bo liczył na spotkanie z Wałęsą i ja wysłuchałam takich relacji o tym, że rzeczywiście jednego dnia Rotblat nie uczestniczył, co było osobliwe w jego wypadku w obradach. No i ponoć rzeczywiście prosił o spotkanie z Lechem Wałęsą, ale to trzeba by spytać Lecha Wałęsy, czy do takiego spotkania doszło. Nie wiem, czy ty, Marek, wiesz coś więcej na ten temat? Ja się pytałem Wałęsę o to i Wałęsa mówi, że tak, pamięta Rotblata, bo też jest noblistą, ale że w czasie stanu wojennego wtedy chyba w Arłamowie, mogę się powiedzieć, jak mi się wydaje, to nie, że nie doszło do takiego spotkania. Okay. Tak mi powiedział, że nie było takiego spotkania. Ale tak, to nie znaczy, że Rotblatowi na nim nie zależało. Wiemy w takim razie dzięki, że się nie odbyło, ale być może rzeczywiście parł do tego, by się z Wałęsą spotkać? Nie wiem. Dobrze, ale pytasz o dwie właściwie i wspólne, i osobne, ważne bardzo sprawy, to znaczy o to, jak on sam się określał tożsamościowo i pewnie to z tego wynika między innymi, dlaczego ta pamięć o nim nie jest, mam nadzieję, że jeszcze powszechna. I na to pierwsze pytanie na pewno pomogą odpowiedzieć dokumenty, które możemy zobaczyć w Uniwersytecie Warszawskim, w tamtejszym archiwum. Rotblat w 1932 roku został studentem tej uczelni i w kwestionariuszu przy języku ojczystym mógł wybrać niemiecki, rosyjski, polski, żydowski. Tak zostało to wpisane do kwestionariusza i podkreślił żydowski. Przy religii wskazał wyznanie mojżeszowe, przy przynależności narodowej polską. Jest taki dokument, w którym potraktowano go, myślę, przemocowo, bo w książeczce wojskowej zostało wpisane narodowość żydowska, nie jego ręką, więc myślę, że inaczej niż sam się jednak określał, bo w tym wcześniejszym dokumencie wyraźnie wskazał na Polską. Natomiast mówimy o człowieku, który był obywatelem świata niewątpliwie i ja, kiedy myślę o Rotblacie, jednocześnie gdzieś
słyszę brzmiące echem słowa, które Norwid napisał o Chopinie, że był właśnie z pochodzenia warszawiakiem, sercem Polakiem, a talentem obywatelem świata. I myślę, że o Rotblacie można powiedzieć to samo. To znaczy ten jego wielki talent do bycia humanistą w aktywizmie pokojowym i do bycia humanistą w byciu fizykiem jest czymś, co do tej pory bardzo ujmuje. A dlaczego o nim nie pamiętamy? Myślę, że z niedoboru takich spotkań jak to, więc bardzo się cieszę, że Rotblat stał się jednym z bohaterów Galerii Dziedzictwo w Muzeum Historii Żydów Polskich i że ta rozmowa się właśnie odbywa, więc myślę, że po pierwsze z niewiedzy, po drugie z tego, jak wygląda polska edukacja, między innymi historyczna. Bardzo lubię taki plakat z hasłem, no postaram się je przełożyć z angielskiego mniej więcej. Myślę, że ten humor będzie tutaj wydobywalny. Mój nauczyciel historii twierdzi, że są także ekscytujące opowieści związane z pokojem. Jest w tym ten rodzaj zdziwienia, prawda? Bo polskie podręczniki są przesiąknięte opisami wojen i postaciami, które chodzą w mundurach i biorą udział w wojnach. I wielka szkoda, że nie ma tam miejsca na takie postaci jak Malala, Martin Luther King, Rosa Parks czy Józef Rotblat, bo to są historie potrzebniejsze, to są historie, które chwytają, to są historie, o których dzieci chcą rozmawiać, to są wreszcie takie historie, które przyczyniają się do tego, co Krzysztof Wodniczko nazwał odwajnianiem kultury, odwojnieniem kultury. No myślę, że właśnie to słowo odwajnianie, niedokonana forma brzmi może nie najlepiej, ale jest tutaj bardziej stosowna, bo jesteśmy bardzo daleko od dokonania, od odwojnienia. To jest jedno jeszcze pytanie, które chciałam właśnie ci, Joanna, zadać. To uznajmy, że to był wstęp właśnie o to, jak Rotblat mógłby dziś inspirować, jakby jakie ma dzisiaj znaczenie jego dziedzictwo czy pamięć o nim, a no, konkretnie to, jak ty w działaniach edukacyjnych odnosisz się, przywołujesz postać Rotblata. Ale wrócę jeszcze do Marka Górlikowskiego. Nie wiem, czy w kwestii właśnie jego stosunku do Polski, jego też tożsamości coś byś dodał, ale szczególnie wydaje mi się ważne pytanie, bo to jest co prawda pytanie o nas, a nie o niego, z czego wynika to, że mamy tak słabą pamięć. No bo są tam te elementy, o których mówi Anna, że rzeczywiście trudniej nauczyć o pokoju, tak, niż o wojnie. Pamiętam, że też kiedy PiS przejmował Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, to jednym z takich argumentów było, że to muzeum powiem tak w dużym skrócie, może nie było tak wprost, ale jakby wartością wychowawczą wojny, tak, a jest tam za dużo ofiar, a za mało żołnierzy. I rzeczywiście, to jest taki rozwód z tego powodu mało interesujący, a jeszcze dochodzą do tego te kontrowersyjne rzeczy ze stanu wojennego i też nie, on nie żył w Polsce, tak, musimy to sobie powiedzieć szczerze, że jednak od 1939 roku do 2005 był poza Polską, ale też zawsze tu przyjeżdżał, nie musiał tego robić, zawsze mówił, że z narodowości polskiej, tak, ale rzeczywiście on był obywatelem świata, niczym nie wypierał się tej polskości, ale też nie mówił, że jest obywatelem brytyjskim czy izraelskim, nie wiem, czy jakimkolwiek. No, po prostu był ten cytat z Norwida, który ona przytoczyła, idealnie pasuje do Rotblata. A czy my o nim nie pamiętamy, no bo to właśnie jest mało, to się źle sprzedaje, powiem tak brutalnie, tak, taka postać. No to trudno jakby
Muszę przyznać, że jak książka moja wyszła, to się zwróciło do mnie takie studio filmowe, że chcą zrobić film fabularny. I nawet byłem na takim jednym spotkaniu, bardzo się ucieszyłem. Każdy z tych panów miał po książce, to już było, już przynajmniej się opłacało przyjechać. No ale potem gdzieś po dwóch miesiącach zadzwonili, że to jest tak skomplikowana postać i ma tyle się działo w jego życiu. Tak. A tak naprawdę to najbardziej interesujący jest ten Manhattan Project, ale oni nie mają takich po prostu pieniędzy, tak, takiego budżetu. Więc jakby paradoksalnie myślę, że najbardziej niektórych interesuje ten Manhattan Project, a nie to, co się działo potem. To się zgadza z tym, co mówi Anna, że no... To wojna jest i w podręcznikach, i w głowach no, naszych niestety. I tak to działa. No. Do tego. No ale myślę, że powoli kropla to wszystko, ale może tam za parę lat już jest Square of Blata, jest ta plakieta w Londynie, więc coś się dzieje. No. Są książki Anny i moja, więc powoli może kiedyś trafi do podręczników. No. Ja mam taką nadzieję. Ja przyznam, że ja też poznawałam, jak Rotblata najpierw wciągnął mnie w opowieść o tym momencie jego życia związanym z projektem Manhattan. Też dzięki Fundacji Rotblata i Joannie jakoś wydawała mi się bardzo ważna i tragiczna i poruszająca i w tym sensie dla mnie poruszająca historia oczywiście jego miłości, tego w jakich okolicznościach, znaczy jak to się stało, że ta żona, że jego żona po prostu nie udało jej się uciec, tak jak jemu się udało. A więc proszę Państwa, ja mam jeszcze co najmniej jedno pytanie, które chciałam, już zapowiedziałam, zwrócić się do Joanny, ale jeżeli Państwo macie już jakieś czy pytania dotyczące związane z jakimiś szczegółami, albo w ogóle, albo macie jakieś komentarze, to absolutnie proszę pisać teraz na Facebooku. No a Joanna, do ciebie pytanie będzie właśnie o, do Marka też, ale zacznę od Joanny, o to, jaką dzisiaj może inspirować, to znaczy jak ty przywołujesz Rotblata w tej, szczególnie edukacyjnej, ale oczywiście nie tylko swojej działalności. Mhm. Aktywności. No, chyba inspiruje dlatego, że był człowiekiem działającym stale, nie był naukowcem, który się zamknął w wieży z kości słoniowej, tylko i nie ograniczał się do słowa, więc w 2000 roku jako stary człowiek i użyję tego może nieładnego połączenia, ale on sam go użył pisząc do izraelskiego sądu, pisze jako stary człowiek. Więc pozwalam sobie na ton, który może nie przystoi komu innemu, ale w tym samym roku zamknął się w takiej prowizorycznej celi przed ambasadą Izraela w Londynie, żeby wyrazić swój sprzeciw przeciwko traktowaniu Mordechaja Vanunu przez wiele lat więźnia. Więc to po pierwsze, ale przypominam jeszcze, sobie... że Vanunu, tak, żebym ja nie popełniła błędu, to był ten, który opowiedział tak, o izraelskiej bombie. Tak, był technikiem w izraelskim projekcie i rzeczywiście zdradził pewne tajemnice z nim związane. Ale przypominam sobie, kiedy z Tomkiem Kostrzewą, od którego dowiedziałam się o Rotblacie, pojechaliśmy do Otwocka, pozdrawiamy, bo pewnie nas ogląda, pojechaliśmy do Otwocka, do Szkoły Polskich Noblistów, na bardzo miłą uroczystość. Mieliśmy oczywiście ze Otwockiem swoje sprawy do załatwienia, dlatego że tam się ukrywała po ucieczce z getta warszawskiego rodzina Rotblata, więc staraliśmy się dotrzeć do domu, w którym mieli taką lepiankę. To się wszystko udało, natomiast rozmawiamy teraz o edukacji na rzecz pokoju. Znaleźliśmy szkołę w Otwocku, mającą za patronów polskich noblistów. Dowiedzieliśmy się, że pani dyrektor bardzo chętnie się z nami spotka i wróciliśmy tam za jakiś miesiąc pewnie czy dwa, by do pocztu szkolnego dołączył Józef Rotblat, więc
wisi jego zdjęcie i dzieciaki przynajmniej jednej szkoły w Polsce mijają tę twarz, bardzo przecież taką promieniującą codziennie, więc miło o tym wiedzieć. Ale z tej okazji przeprowadziliśmy także warsztaty o rotblacie i pamiętam, a dzieci są jak papierek lakmusowy, pamiętam wrażenie jednego z młodych ludzi, nie wiem ile oni mieli lat, chyba 12, 13, to była piąta, szósta klasa. On siedział z otwartymi ustami i po naszej opowieści o rotblacie powiedział, nim przeszliśmy do zadań, powiedział: wow, przecież to jest bohater jakiegoś filmu sensacyjnego. Więc to się zdarzyło wcześniej i w innej głowie, takiej 12 czy 13-letniej. A jak pracuje się z rotblatem na rzecz pokoju? No, przede wszystkim to jest człowiek, którego życie mogło przemienić się w klęskę. W 1945 roku dowiaduje się, że projekt, do którego przyłożył rękę, kończy się śmiercią wielu osób w Hiroshimie. W 1945 roku dowiaduje się, że jego żona zginęła w Bełżcu wraz ze swoją matką i jednak postanawia znaleźć w sobie tę siłę po wielu czarnych tygodniach, żeby jego życie było pasmem jasności i hymnem na rzecz pokoju. Więc wszyscy jesteśmy po trudnym roku, ale myślę, że takie postaci są ważne w takich okolicznościach. To po pierwsze. A po drugie, nauczanie na rzecz pokoju i Rotblat miał tego świadomość. Wielokrotnie się spotykał z młodzieżą, na przykład w ramach takiej organizacji Peace Jam, która właściwie doprowadza do spotkań laureatów pokojowej Nagrody Nobla właśnie z młodymi ludźmi. On miał tego świadomość, że nauczanie na rzecz pokoju jest holistyczne, więc trzeba zacząć od wiedzy, ale trzeba też zacząć od budowania w młodych i nie tylko ludziach spokoju wewnętrznego i to jest ten pierwszy, to jest to ziarno, bez którego właściwie nic nie jest możliwe. Słowo spokój i pokój, nic dziwnego, mają to samo źródło w polszczyźnie. Gdybyśmy otworzyli słownik Aleksandra Brichnera etymologiczny, dowiedzielibyśmy się, że pochodzą od czasownika pokoić, co znaczy leczyć rany. No i to może tyle. A jest w Polsce zainteresowanie edukacją na rzecz pokoju, czy tak dobrze to określam? Myślę, że wielkie i coraz większe, dlatego że zainteresowanie edukacją na rzecz pokoju idzie w parze z różnymi innymi ważnymi nurtami, na przykład zainteresowaniem tym, jak działa mózg, zainteresowaniem neuronaukami i jeżeli szkoła dba o to, żeby jej przestrzeń była pokojowa, no to prawdopodobnie jesteśmy w dokładnie tej samej instytucji, która przybliża takie postaci jak Józef Rotblat, jak Malala, jak Yusra Mardini, uchodźczyni, która zdobyła na poprzednich mistrzostwach w drużynie uchodźców złoty medal. Bo to są właśnie te postaci, które należy wysuwać na pierwszy plan. I jak mówię, nauczanie rzecz pokoju jest holistyczne, więc zaczyna się od stosunku mnie do siebie samego, mnie do moich uczennic i uczniów, ich do mnie. Zaczyna się od myślenia o szkolnej przestrzeni, o organizacji klasy. Oczywiście myślimy tutaj też o języku, który jest przesiąknięty wojną. Mówimy na przykład o walce z głodem albo o walce o pokój. I to też są no, takie wojnizmy, jak niektórzy, nie wiem, jak to ładnie przełożyć z angielskiego, ale Robert Hinde też zwracał na to właśnie uwagę, jeden z, myślę, że bliskich przyjaciół Rotblata, żeby odwojnić język. Więc to jest taka praca na długie lata, ale kiedy obserwujemy polską szkołę, to marzenie o pokoju jest wielkie i myślę, że o wiele silniejsze niż strach, którym wiele osób stara się zarazić tych, którzy pracują w edukacji. To pozwolę sobie, Marku, wrócić do ciebie z podobnym pytaniem. Znaczy, czy nie wiem, czy ty osobiście, bo ja nie zajmujesz się edukacją, więc w tym sensie jakby masz trochę inne doświadczenie, ale masz poczucie, że no on dzisiaj może
rezonować między ludźmi, że to jest tylko kwestia wykonania pracy społecznej, żeby jego postać przypomnieć, czy jednak właśnie to, że zabiegał o pokój, a pokój jest jakąś abstrakcyjną, nieinteresującą kategorią dzisiaj, no po prostu nie będzie inspirował? To jest takie trudne pytanie, bo ja z dużym szacunkiem słucham tego, co mówi Anna i że ona robi to, pracuje dla pokoju i w pokoju. Jakoś nie wiem, czy byłbym w stanie. Jednak ja jestem sceptykiem, jeśli chodzi o ludzi i może nawet taką jakąś nieuleczalną mizantropię, ale wydaje mi się, że żyjemy na przykład teraz w państwie, w którym się mówi, że jest jakaś wojna, tak, plemienna między, no i tak się bardzo bym chciał, żeby to nie była prawda, ale jakoś nie wiem. Powiem tak, że mam małą wiarę w to, że Józef Horvat może dzisiaj inspirować, ale no jest to takie moje smutne odczucie. Bardzo bym chciał, żeby tak nie było, ale no, myślę, że trzeba robić to, co robi Joanna. Nie robić to inni nauczyciele, czy dziennikarze też, ale z drugiej strony, jak sama wiesz, jak jesteś dziennikarką, no że jak relacjonujesz demonstracje czy coś takiego, no to nie wyjdziesz w czasie strajku kobiet z, nie wiem, z rozblatem na jakiejś fladze, no bo to my żyjemy w czasach wojny takiej właśnie, nie wiem, czy kulturowej, a na pewno mam takie wrażenie, że chciałbym, żeby tak nie było, ale też jest, uważam, że trzeba mówić jakby prawdę, no, że jest to wyjątkowo trudny czas u nas w Polsce, żeby Robert inspirował. Tyle mogę powiedzieć. Wiem, że to może zabrzmi niezbyt poprawnie politycznie, ale no, tak uważam. Ja przyznam, że ja podzielam twój sceptycyzm, ale myślę sobie, że właśnie paradoksalnie właśnie może Rotblat być przywołany jako ten, który mówił, no ale trzeba, w sensie no, robisz, co możesz. Pisze pani Aneta, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kudowie Zdroju albo przygotowuje, a może już się odbyło spotkanie poświęcone Rotblatowi. Nie wiem, co państwo myślicie na ten temat, jak ta dzisiaj pamięć o nim mogłaby inspirować. Cały czas przypominam, możecie pisać i dzielić się tymi swoimi komentarzami, przemyśleniami na Facebooku, zadawać pytania, jeżeli jakieś macie. A ja, korzystając teraz z okazji, że zacytowałam tę ostatnią opinię, no to jeszcze raz dopytałabym, bo już to pytanie zadawałam, ale nieumiejętnie, bo w za dużym pliku innych pytań, ale jaki był jego... Jak byście opisali jego stosunek do Polski, do tej trzeciej RP, jak on o niej, tyle co wiecie, jak o niej myślał, jak o niej mówił już po 89. Joanna. Myślę, że pewne rzeczy się nie zmieniły, to znaczy fakt, że starał się stale wspierać kolegów tu pracujących i mogę nawiązać do materiałów wcześniejszych, do jego teczki z IPN-u, z której wynika i taką konkluzją się kończą te dokumenty, że nie da się stworzyć porozumienia z Józefem Rotblatem i zbudować tej płaszczyzny rozmowy i zrealizować swojego planu, a podstawiano mu sekretarkę, także ta akcja mająca kryptonim Fizyk 1 skończyła się niepowodzeniem służb i między innymi profesor Pniewski, który był promotorem czy współpromotorem, też recenzentem jego doktoratu, ta obrona trwała 6 godzin, powiedział, że to jest człowiek o kryształowym charakterze. Na pewno nie pomaga to piszącym o nim, bo chciałoby się takie rysy są oczywiście, tak jak wojna, takie rysy są sexy. Ale trudno jest znaleźć taką rysę w przypadku Rotblata, więc zdaje się, że z entuzjazmem obserwował to, co się tutaj dzieje. Ale niewątpliwie też... No, nigdy nie był w Bełżcu na przykład, gdzie zginęła Tola. Nie chciał, nie umiał,
przyjeżdżał tu często z aparatem fotograficznym i to też jest zabawne, w aktach IPN-u można przeczytać pasja, fotoamator. Więc przyjechał tu nawet w latach 50. To przedziwne, że nikt mu tego aparatu wówczas nie odebrał, a fotografował Warszawę, między innymi. Trudno mi jest coś więcej na ten temat powiedzieć. Marku, jak ty byś to podsumował, czy co byś przywołał? Mi się wydaje, że on na pewno patrzył z takim entuzjazmem na swoich podobnych kolegów sprzed wojny. Przecież dzięki niemu profesor Dandysz, no i też ci fizycy powojenni mogli przyjechać do Liverpoolu i się szkolić, on też jakieś podręczniki załatwiał im z fizyki. No, z drugiej strony wiedział, że są tu rządy komunistyczne i tam komunistyczny powiedział, że on sobie za bardzo ceni wolność, żeby wrócić do Polski, ale jakby też tak myślę, że patrzył z zainteresowaniem, no i też jak mógł, tak pomagał. No to nie tyle razy, ile przyjeżdżał do Polski przecież. A dosyć często i tu zawarł przyjaźnie, już po wojnie nawet, więc miał taki stosunek chyba taki ciepły, tak, do tej powojennej Polski, chociaż wiedział, że no, z jego światopoglądem, z jego takim umiłowaniem wolności, no to tu by nie zrobił, czyli nie byłby chyba szczęśliwy. Poza tym to dotyczy wielu Polaków bliskiego pochodzenia, którzy tu stracili domy, rodziny, no zostawali za granicą też z tego powodu. No, trudno wrócić do kraju, gdzie na przykład wszyscy twoi przyjaciele, tak, z którymi prawie wszyscy zginęli z tej pracowni przedwojennej. Trudno żyć i pracować w takim kraju, ale on się tym się interesował Polską i myślę, że to było coś takiego, że nigdy nie był obojętny, tak? Cokolwiek się tu działo. Nawet pamiętam, że w którymś z wywiadów komentuję wybory prezydencki, gdzie Aleksander Kwaśniewski startuje, więc jakby na bieżąco się tym interesował, tak? Tyle pamiętam. Joanna? Może warto, żebyśmy powiedzieli, że cała jego rodzina, ta, która przeżyła, emigrowała także i mieszkali wspólnie w Londynie. Wspólnie, to znaczy spotykali się, Hala, jego bratowa, mieszkała przy tej samej ulicy, co on, przy Asmara Road w Londynie. Gościła go na obiadach, bo u niego właściwie trudno było znaleźć fragment stołu, który nie byłby zarzucony książkami. Dokładnie tak samo było w jego biurze w Pagłoszu. Ale może też warto, żebyśmy wspomnieli, że na uroczystość noblowską wskazał utwór Chopina do odegrania i podobnie, kiedy był gościem audycji BBC, której nazwę pewnie można by przełożyć jakoś piosenki z Bezludnej Wyspy, to było po tym, jak otrzymał tytuł szlachecki w 1998 roku, no to jako pierwszy utwór także wybrał Chopina, więc myślę, że cały czas podkreślam swój związek z polskością, jakkolwiek oczywiście mówimy o innym człowieku, który był obywatelem świata, ale jednak no, mamy tę muzykę Chopina za coś bardzo polskiego. Jego mazurki, nie będę teraz rozwijać tego wątku, ale miejmy tę świadomość, że on się do polskości cały czas przyznawał. A nigdy nie... Jeżeli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, ale też nie miały, a w każdym razie nie wiemy, żeby jakoś przeżył wielką miłość po utracie żony. To znaczy, że to była jakaś trauma. Jak to było, Joanna?
Myślę, że przeżył przynajmniej dwie wielkie miłości po utracie Toli, jakkolwiek już nigdy się nie ożenił, ale był przez jakiś czas związany z dziewczyną o imieniu Mira, to krótko po wojnie, a później z niezwykłą osobowością, bardzo piękną na zewnątrz i w środku i niezwykle mądrą kobietą fizyczką też, z Patricią Lindop. Ona się wyróżnia na wielu zdjęciach, dlatego że jest jedną z niewielu kobiet, a na licznych fotografiach jedyną wśród mężczyzn na różnych posiedzeniach też Pagłoszu. I jakkolwiek ona później wyszła za mąż, to Józef Rotblat bardzo często gościł w ich domu i przyjaźnili się do końca życia, także wtedy, kiedy Patrycja jeździła na wózku, można było zobaczyć ich razem. Ale strata Toli na pewno była dla niego ogromną traumą i pewnie wielu z nas widziało ten fragment filmu, w którym Karski udziela wywiadu i mówi, zasłania ręką kamerę i mówi: nie, przepraszam, wychodzi z pokoju i wraca, wiemy, że dławił szloch. Jest bardzo podobna scena z wywiadu z Rotblatem. Został zapytany o Tolę i zaczyna odpowiadać takimi zdaniami, które miał wdrukowane, bo pewnie wielokrotnie go pytano o żonę, ale pewnie nie spodziewał się pytania o to, jak spędzali wieczory po pracy i tym samym jego myśli zostały skierowane do tego, co bardzo domowe. I Rotblat robi dokładnie to samo, co Karski. Przeprasza, musi opanować szloch i wraca do prowadzenia rozmowy. Dobrze, to jeszcze na koniec w takim razie do Marka, bo Marek o tym wspomniał, a wróciłam się z takim pytaniem, bo mówimy tu trochę o niepamięci. To chyba jest uczciwe określenie. My po prostu o Rotblacie powszechnie, poza wyjątkami, mało kto pamięta. A państwowo to praktycznie tej pamięci nie ma. A jak to jest w Wielkiej Brytanii, ale nie wśród Polonii? Nie wiem, na ile potrafisz się zmierzyć też z tym pytaniem, ale nawet jak pracowałeś, szukałeś materiałów i tak dalej, masz poczucie, że chociaż tam jakoś jest lepiej pamiętany? Znaczy, powiem szczerze, że jakoś tak nie czuję się kompetentny, ale mogę powiedzieć, że oczywiście tam w tym polskim ośrodku, w Polsku, w archiwum są takie artykuły, jak Robert dostaje tam tytuł, jakiś tam tytuł dostaje, no ale nie od razu jakby znaleziono, prosiłem o to. Taka pamięć jest moim zdaniem bardzo mała. No, może teraz już po działaniach Joanny, fundacji, czy też może trochę moich, tam trochę więcej się o tym mówi. No, murowano tą plakietę koło biura Pagłosz, ale pamiętam, że to towarzystwo, które to wmurowało, to jak pierwszy raz się z nimi spotkałem, to najpierw zaprosili i chcieli, żebym taką historię opisał. Nawet nie znali tego adresu, gdzie mieszkał, czy ja zmarłem, to pamiętam. Więc też jakby, no, może, ale to może dlatego, że był traktowany jako brytyjski po prostu fizyk i tam, brytyjski naukowiec bardziej przez nich. No też Robert się nie obnosił z drugiej strony z tą jakby z polskością. No, zawsze się do niej przyznawał i to było bardzo ważne, ale też to nie było jakieś takie najważniejsze, wydaje mi się, jako dla obywatela świata. Dla niego jakby tak mi się wydaje, że nie było granic. Był kosmopolitą, no, tak się wydaje, można powiedzieć. Ja to z tego wynikało, a nie z jakiejś niechęci do Polski. Z drugiej strony Andrew Brown, taki pisarz amerykański, autor biografii o Blacie, przesłał mi transkrypcję swojego wywiadu właśnie z Haliną Sand, czyli siostrzenicą. No to z kolei jej stosunek do Polski był bardzo krytyczny przez to, co przeżyła i w getcie, i kiedy się ukrywała. Myślę, nie wiem, jak
wspomnień też nagranych jej ojca, Mieczysława Pokornego, no też on nie za dobrze mówi o Polakach, więc, a mimo to Rogla cały czas zachował się inaczej, dla niego to było ważne. I wydaje mi się, żeby ta rodzina Rogla przyjechała po wojnie kiedykolwiek do Polski, a on przyjeżdżał. Czy dla mnie to jest jakby taki dowód na to, że on był, to było ważne. No, tyle pamiętam, ale Polonia, moim zdaniem, to takie jest moje zdanie, niezbyt dużo widziała czy wie o Rogladzie. Pisze z kolei pani Marta, że już czytam, że z prawdziwą przyjemnością słucha rozmowy i pisze obecnie słuchowisko, tekst słuchowiska inspirowanego Józefem Rotblatem w ramach programu przepraszam, domyślam się, że Urzędu Miasta, ale nie jestem pewna, sama odcyfrowuję ten skrót Warszawy. Ma poczucie, że trudność spopularyzowania Rotblata polega również na tym, że jego życiorys nie dostarcza wyraźnego skandalu czy sensacji. Postać pomnikowa, do której może warto znaleźć inny rodzaj narracji niż ten, do której jesteśmy przyzwyczajeni. To trochę Joanna też o tym wspomniała, ale może tak już zbliżamy się do końca, więc naprawdę już ostatni moment, żeby Państwo coś mogli dorzucić albo dopytać, ale dopytam jeszcze o pamięć Joanny, a potem na koniec mam dla Was pytanie na niespodziankę. Wam też udało się przywrócić w Warszawie dzięki Waszej działalności, takiemu, nie wiem jak to nazwać, lobbingowi, choćby tablicę na uniwersytecie. No jak właśnie to Twoje doświadczenie? Znaczy, czy masz poczucie, że to jest kwestia przypomnienia ludziom, słuchajcie, to był Rotblat, czy jest z tym związany też jakiś opór? Nie, o oporze bym nie mówiła, wręcz przeciwnie. Ja to nazywam efektem Rotblata. Mam wrażenie, że to jest taka iskra, która działa i ludzie się zapalają, tak jak my się nawzajem od siebie zapaliliśmy. Tomek zupełnie poruszony opowiadał mi kiedyś przy kawie o tej postaci i rzeczywiście dla mnie to była iskra. Ja nie sądziłam, że ja, polonistka, niespecjalnie lubiąca fizykę, napiszę książkę o Rotblacie, ale najwyraźniej to nie jest też najważniejsze w tej postaci, że był fizykiem. Powiedzieć o nim, że był fizykiem, to za mało. No, ja jestem taką poznańską filią naszej fundacji, w której pracujemy wolontariacko i po godzinach pracy, więc robimy. To jest właśnie, myślę, bardzo charakterystyczne dla Rotblata. On się posługiwał taką formułą, zrobić tyle, ile jest możliwe. Więc ja w sumie podzielam ten sceptycyzm, o którym się podzieliliście jakieś 10 minut wcześniej, ale uważam, że należy robić tyle, ile jest możliwe. I niestety sama nie miałam możliwości przez obowiązki w pracy, żeby uczestniczyć w tych bardzo miłych okolicznościach, jakimi było odsłonięcie tablicy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, a później skweru Rotblata, na którym także staraniami zarządu, brakuje mi środkowego słowa miejskiego, powstała tablica z tekstem o patronie skweru i też z taką bardzo ładną grafiką na podstawie zdjęcia. Więc tych śladów jest coraz więcej i należy się z tego cieszyć. Tak, od razu przekażę pozdrowienia od pana Krzysztofa z okolic skweru Józefa Rotblata na Rogu Smoczej i Nowolipek. No pan Adam też zastanawia się, czy razem z nami zastanawia się, dlaczego tutaj on to formuje tak, że Polacy z uporem udają, że Żydzi nie byli częścią społeczeństwa, nie widzi dobrej odpowiedzi. Przecież ludzie każdej narodowości, którzy mieszkali w kraju, zbudowali nas jako społeczeństwo. Może naprawdę czujemy się winni, może pokolenia wcześniejsze ze strachu pomijały ten temat i to jest powodem niewiedzy współczesnych Polaków na temat naszych korzeni kulturowych. No będziemy, proszę Państwa, już powoli kończyć naszą dyskusję. Od razu przypomnę, że jak ją skończymy, to cały czas macie Państwo choćby książki bohaterów tego dzisiejszego spotkania, ale o co byś najbardziej chciała zapytać Joannę Rotblata? Gdybyś mogła. O rety. Marek ma czas, żeby się zastanowić. Ale mu zazdroszczę.
Może chciałabym zapytać, ale nie zrobiłabym tego przez empatię, ale chciałabym wiedzieć, co było na zdjęciach, które przepadły wraz z jego walizką. Marek już mówił o tym, że po tym jak opuścił projekt Manhattan został traktowany przez wiele lat. Był traktowany jak szpieg przez FBI, więc jego walizka z notatkami, z książkami, które skrupulatnie zbierał w Stanach Zjednoczonych, ale też z osobistymi pamiątkami, między innymi wieloma zdjęciami żony. Ich listy się zachowały, on je jak w takiej arce pamięci przechowywał w wieży do odtwarzania muzyki. Więc to chciałabym wiedzieć, co było na ich zdjęciach. Zdjęć Tolly zachowało się tak niewiele. A o co chciałabym go spytać? Nie wiem, może jak to robić dzisiaj w szkołach? Tak bardzo praktycznie to bym go spytała, czy przyjdzie do mnie na zajęcia do szkoły na przykład. Marku? I pytanie, jak żyć się nie liczy, bo ja bym najchętniej o to zapytała, jak się odnaleźć jeszcze, zwłaszcza w tym momencie trudnym, w związku oczywiście z tragedią na granicy. Kiedyś ktoś go zapytał, jak on zachowuje optymizm po tym, co przeżył, i odpowiedział, czy jest jakieś inne wyjście, albo coś w tym stylu, może nie wprost. No, ja bym mu to samo pytanie zadał, bo mi tak samo odpowiedział, to bym powiedział, żeby jednak trochę konkretniej pomógł, że jeśli jesteś w takich złych czasach i masz wokół no to właśnie te plemiona walczące, to jak sobie z tym radzić, tak, żeby no nie popaść w pesymizm, tak, żeby bardziej konkretniej mi pomógł, odpowiedziałby mi na to. No. Jak wyglądały te ich rozmowy z Russellem, nie? No to też. No tam, no jest tam, też wydaje mi się, że ja tak przynajmniej uważam, że chyba jeśli jakiś autor biografii uważa, że wie wszystko, no to jest to nadmiar pychy, no my tak naprawdę dużo nie wiemy też o nim. Też wydaje mi się, że nikt, nawet z tych nagrań, one są bardzo interesujące, ale to tam jest dużo tajemnic i to znaczy w każdym życiu, no, w moim też, no, też nie chciałbym, żeby wszyscy wszystko o mnie wiedzieli. No bo jest tam kilka takich pytań, no, ale to właśnie to, co ty mówiłaś, jak żyć, ale ja też właśnie jak nie popaść w pesymizm, jak on to robił. Mnie to bardzo ciekawi, jak on to robił, jak to się mu udawało. Bardzo wam dziękuję, bardzo państwu dziękuję za to, że spędziliście z nami czas. Przypomnę, jeśli chcielibyście więcej wiedzieć o Rotblacie, to chociażby, bo tych książek nawet jest więcej i nawet jest film o Rotblacie, ale jest Żuraw z origami, opowieści o Józefie Rotblacie profesor Joanny Roszak i noblista z Nowolipek Marka Górlikowskiego, dziennikarz Marek Górlikowski i poetka, badaczka, naukowczyni czy nauczycielka, edukatorka profesor Joanna Roszak byli państwa dziś gośćmi w waszych domach. Spędziliśmy dzisiaj wspólnie ten czas, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję.